Władimir Putin miał zaśpiewać w Zielonej Górze podczas festiwalu piosenki rosyjskiej. Takie informacje pojawiają się od kilku dni w mediach. W 2011 roku nad festiwalem patronat objęli ministrowie kultury Polski i Rosji. Gościem honorowym miał być prezydent Federacji Rosyjskiej, a dzisiejszy zbrodniarz wojenny Władimir Putin. Pomysł z występem kremlowskiego gangstera nie wypalił. Jak mówi obecny radny Zielonej Góry, Tomasz Nesterowicz, była chęć normalizacji stosunków na linii Polska-Rosja. Tak naprawdę decyzję, że festiwal ma otwartą drogę do telewizji, podjęli przedstawiciele PiS. Wśród tego grona widziałem nawet chęć normalizacji stosunków na linii Polska-Rosja. Oczywiście zaangażowany był też minister Zdrojewski, a aprobatę wyrażał prezydent Kaczyński. Tak naprawdę wszyscy uczestnicy sceny politycznej wyrażali chęć i sens realizacji takiego projektu kulturalnego. Jeśli chodzi o występ Władimira Putina, to w 2011 roku nagrał on występ jazzowy i strona rosyjska zaproponowała zrealizowanie podobnej formuły podczas festiwalu. Potem zaproponowano, że będzie można zrobić to w formie mostu telewizyjnego albo przesłania nagrania. Na końcu Rosjanie chcieli przesłać stary koncert Putina z Sankt Petersburga. Na to nie zgodziła się Telewizja Polska. Oceniając tę sytuację z perspektywy czasu, nasz festiwal wpisywał się w kierunek normalizacji stosunków z Rosją. Nie ukrywam, że realizując festiwal miałem na względzie budowanie dobrego PR-u Polski w Rosji, powiedział Nesterowicz dziennikarzom Gazety Lubuskiej. Z kolei na łamach Gazety Polskiej możemy przeczytać: Putin, który miał śpiewać przed polską publicznością na festiwalu pod patronatem ministra Zdrojewskiego. Polska wyprawa na Syberię we współpracy z Szojgu. Festiwal piosenki pod wspólnym patronatem prezydent Zdanowskiej i rosyjskiego ambasadora. Czy propagandowa wystawa o olimpiadzie w Soczi w muzeum nadzorowanym przez marszałka Struzika. Komisja do spraw badania wpływów rosyjskich zajmować się będzie głównie polityką, gospodarką i służbami specjalnymi, ale za rządów PO-PSL także sfera kultury padła ofiarą zbliżenia z Moskwą. Trudno potępić chęć normalizacji stosunków Polski z wielkim sąsiadem, jakim jest Rosja. Po zakończeniu zimnej wojny cały Zachód miał nadzieję na poprawienie z tym krajem relacji. Problem tkwi w tym, że Rosja nie myśli tak jak Zachód, a słowo demokracja nie należy do popularnych w dawnym Związku Radzieckim. O ile współpraca z Rosją takich krajów jak Niemcy czy Francja przynosiła im ogrom korzyści, o tyle Polska zawsze miała z tym problem. Nie zmienił tego nawet stosowany reset, który nasilił się po katastrofie smoleńskiej. Polskie władze zamiast roztropności wykazały się naiwnością. Wielu znawców tematu twierdzi nawet, że ekipa rządząca Polską w latach 2007-2015 stosowała zasadę relacji na kolanach i z ugiętym karkiem. 10 kwietnia 2010 roku zdaje się dobitnie to potwierdzać. Obecnie wszystko się zmienia w zawrotnym tempie. Tak też się dzieje w relacjach naszego kraju z innymi. Wojna na Ukrainie pokazała dużą sprawczość Polski na arenie międzynarodowej. Polska grillowana za niechęć do przyjmowania kilku tysięcy imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu okazała się domem dla kilku milionów uchodźców z Ukrainy. Warto pamiętać, że nie budowano przy tym żadnych obozów dla uchodźców, jak to czyniono w krajach zachodniej Europy. Po raz pierwszy od kilkuset lat mamy dziejową szansę, aby wskoczyć do ligi państw mających duże międzynarodowe znaczenie. Ideałem byłoby, żeby wszystkie ugrupowania polityczne tego chciały. Z pewnością nie bez znaczenia są tu potężne siatki rosyjskich agentów, które rozlokowane są w europejskich strukturach. Wyprowadzający się z Polski na początku lat 90. rosyjski okupant pozostawił w naszym kraju tysiące śpiochów, czekających na budzik. Czy właśnie się odzywa?